To są takie specjalne głośniki, które nadają te niskie brzmienia, to tak zwane odsłuchy. Tutaj nawet w przodzie sceny widzimy, że są zainstalowane tak zwane monitory. Centralnie również jest zainstalowany dodatkowy monitor. To, co widać nad nami, to jest ustrój akustyczny nowy, który pracuje na akustykę. Te wszystkie elementy, które widzą Państwo z tyłu sceny, które oczywiście są też elementem dekoracyjnym, to również mają tutaj za zadanie poprawić akustykę. To są ekrany akustyczne odbijające i wchłaniające dźwięk. Nowa widownia jest tak wymyślona, że również jest elementem działającym na akustykę. Widać tutaj te obicia specjalne, mają za zadanie również ten dźwięk rozpraszać lub wchłaniać. Nad galeriami również ekrany akustyczne. Tutaj ukryte nad galeriami są również klimatyzatory. Teraz ich nie widać dobrze, ale przecież nam o to chodziło, żeby ich było widać. Natomiast zapewniam, że działają. W czasie tych szczególnie ciepłych dni myślę, że będą sprawiały ulgę naszym widzom. Wszystkie drzwi, które tutaj Państwo widzicie, również są wymienione, mają ten walor akustyczny i przeciwpożarowy oczywiście. Okna w kabinach akustyków i elektryków również są wymienione na te o standardach akustycznych. Liczba miejsc na widowni nie zmieniła się, jest dokładnie taka sama, chociaż ten wystrój minimalistyczny, mam wrażenie, daje taki obraz, że zrobiło się troszeczkę więcej miejsca na tej widowni, więc jest to sprzyjające. Kolorystyka jest spójna z holem, czyli delikatne szarości plus błękity grafit. Jak widać, komponuje się to również z kurtyną. Za kurtyną w kulisach aktorzy również, z czego się pewnie cieszą bardzo, dostali jako nagrodę za ciężką pracę na scenie klimatyzatory, które będą sprawiały im ulgę. Koledzy w kabinach również mają takowe, więc też uśmiechają się do nas właśnie z tego powodu. W kulisach i kieszeniach sceny również są zainstalowane ekrany akustyczne, które będą poprawiały jakość dźwięku na scenie.